pracuję na kilku polach i to każde z tych pól trochę determinuje sposób rozumowania i pracy, bo ja generalnie uważam, że samo wyrzeźbienie jest taką wisienką na deserze całego procesu twórczego, że to jest już jakby tylko dopełnienie jakiejś myśli. I generalnie cała praca odbywa się w głowie, potem jest już tylko przejście na język materii. Jeżeli są to takie projekty całkowicie niezależne od niczego, że na przykład przygotowuję wystawę albo po prostu chcę sobie zrobić rzeźbę, z reguły wychodzą one od jakiegoś zagadnienia psychologicznego, jakiegoś doświadczenia, jakiejś historii, czasem książki, którą przeczytałem, czasem osobistych doświadczeń. W sensie jest jakaś myśl, jest jakiś wątek, który mnie nurtuje, męczy i zaczynam go drążyć. I wtedy, po jakimś czasie, jak on już mnie tak wyjątkowo drąży, jak ta kropla, zastanawiam się, jak mógłbym go przekuć na swój język plastyczny, którym się potrafię posługiwać. Po co to robię, to pewnie za chwilę jeszcze rozwinę, ale w każdym razie zaczynam się zastanawiać, jak go przekuć na język plastyczny i wtedy sobie myślę, że co to jest za uczucie, albo co to jest za wydarzenie. Czy to jest coś bardziej mrocznego, czy jasnego? Czy potrzebuję do tego formy abstrakcyjnej, czy chciałbym, żeby to było pokazane przez jakiś gest ciała? Jeżeli gest ciała, to całą postać, czy na przykład dłoń? Jak już sobie w zasadzie wymyślę całą formę, łącznie z tym niemalże do ostatniego momentu, jakiej blachy będę używał albo jakich wkrętów użyję, żeby to wisiało na ścianie, to wtedy dosyć szybko realizuję ten projekt. Po prostu zamykam się w pracowni i go sobie rzeźbię. A więc ja troszeczkę działam inaczej niż moi koledzy, którzy na przykład podchodzą do materii nieożywionej, w sensie gliny czy metalu, i zaczynają w niej szukać. W moim przypadku jest to samo wyrzeźbienie, jest takim zwieńczeniem długiego procesu zazwyczaj, możemy powiedzieć, intelektualnego, w sensie długo się zastanawiam nad czymś, wymyślam coś sobie w głowie i potem tylko to realizuję. Na studiach dostawaliśmy zagadnienie, jesteśmy na formach przestrzennych i nie wiem, chaos, zrób coś z chaosem, super. I wtedy się myśli, jak odpowiedzieć na temat chaos. W przypadku projektów komercyjnych robię podobnie. Mam też ten duży komfort, że nie muszę się na wszystkie zgadzać, w sensie jeżeli ktoś przychodzi i chce mieć 5-metrowego smerfa, no to dziękuję bardzo za współpracę, super, ale mogę nawet polecić innych rzeźbiarzy, którzy chętnie zrobią tego smerfa. Ja mam też to szczęście, że zazwyczaj zgłaszają się do mnie ludzie, którzy znają jakoś tam moje prace, portfolio, więc mamy zbliżone gusta. I jest to projekt komercyjny typu na przykład, o właśnie, ostatnio pracuję nad taką formą, jest to 11-metrowa rzeźba, 11 metrów na 3. Jest to forma abstrakcyjna, znajduje się w takiej nowoczesnej klinice. Całość, wnętrze jest zaprojektowane przez mojego znajomego architekta. No i właśnie powstała przestrzeń, która bardzo fajnie minimalistycznie jest zorganizowana, i powstało właśnie pytanie od architekta i inwestora, że chcieliby tam mieć coś, co będzie w jakiś sposób wizytówką tej przestrzeni i jakimś mocnym elementem, bo tam jest bardzo czysto, więc chcieli coś, co zwraca uwagę przy wejściu. Jest to po prostu takie lobby, które się przez 3 piętra ciągnie od podłogi do sufitu. No i ja zacząłem właśnie wtedy szukać, też to jest klinika związana z neurologią, więc wziąłem sobie na tapetę wzór komórki nerwowej i zacząłem ją sobie transponować. Powstał z tego taki szkic abstrakcyjnej formy geometrycznej, gdzie po prostu połamane blachy tworzą jakieś takie rodzaj takiego pęknięcia impulsu elektrycznego.
Zwizualizowałem to w Photoshopie. Tutaj kwestia podania jest dosyć istotna, bo mogę dużo opowiadać, ale jednak potrzebne jest jakieś medium, które nakreśli, jak to ma wyglądać. Dostałem akces i teraz właśnie kończę spawać tą rzeźbę, montuję ją za 2 tygodnie i mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyjdzie. Proces jest taki sam jak moje projekty, ale rzeźba, mimo że zlecona, komercyjna, jest też całkowicie autorska. Po prostu powstało jakieś zagadnienie jakiś czas temu. To zagadnienie zostało zmienione w pytanie do mnie i jakoś udało mi się odpowiedzieć na to pytanie na tyle satysfakcjonująco, że inwestor zechciał mieć tą rzeźbę u siebie. Zdecydowanie nawet na moim roku było kilku studentów, moich kolegów, dużo bardziej zdolnych ode mnie i na studiach i w ogóle. Jednak po jakimś czasie wygląda na to, że nie sam talent tutaj się broni. Nic się nie uda, jeżeli nie włożymy w to bardzo dużo pracy, więc naprawdę pracowitość. Dużo, dużo pracy. Traktować pracownię rzeczywiście jako miejsce, gdzie jest zarówno ta ekstaza, jak i krew. W sensie, że trzeba tam swoje wyszarpać, trzeba tam swoje przejść, żeby osiągnąć jakiś rezultat. Czyli pracowitość. Druga rzecz to, no cóż, to w każdej dziedzinie, ale w tej też, no dosyć twarda skóra, no bo statystyka mówi, że no jak 10 razy, na 10 prób 9 razy ci powiedzą nie, to i tak jest nieźle, jeżeli ktoś, jedna osoba powiedziała tak. Raczej w większości każdego dnia się słyszy nie i wszystkie te hasła, że o Jezu, w domu bym tego nie chciał, nie chciała, albo czy z tego da się żyć, albo to nie jest praca, to przecież 1000 razy się to słyszy. Ale tak, właśnie, po pierwsze, ktoś może będzie chciał mieć to w domu. Po drugie, czy z tego da się żyć? Tak, da się z tego żyć. No, nie można się zrażać. Trzeba to po prostu robić, robić i robić. Do skutku, bym powiedział. No a rzeczywiście statystyki też mówią, że nie wszystkim nam się uda. No ale cóż, no jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Jest ciężko, bywa też bardzo fajnie, ale też sama satysfakcja robienia, to też co jest naszym celem, no opływać w dostatki i od razu zarabiać, to jest bardzo złe podejście do sztuki. Poznałem też takich artystów, którzy od rana się zastanowili, co mogę zrobić, żeby sprzedać to za 1 000 000 złotych. I to było główne ich zagadnienie i to się nie wydarzyło. Bo zamiast myśleć, co mogę zrobić, żeby to sprzedać, to wydaje mi się, lepszym pytaniem powinno być, co mogę zrobić, co chcę zrobić po prostu. I robić, robić, robić. I być bardzo w zgodzie z sobą, bo takie udawanie, szukanie trendów, udawanie czyjegoś stylu, szukanie tego, co modne, to bardzo szybko wychodzi na wierzch, że to nie ma sensu, jest nieszczere. I ludzie to wyczuwają, że coś jest udawane. I moim zdaniem nie ma to sensu. A jeszcze zauważyłem, że im bardziej jakby byłem radykalny w swoich projektach, czyli robiłem jeszcze bardziej srogo, jeszcze bardziej mrocznie, jeszcze więcej zębów, jeszcze więcej nagości, to czyli tak jak lubię, tak jak czułem, tak jak miałem potrzebę, to się nagle okazywało, że te prace, z którymi myślałem, że się zestarzeję, jakoś odnajdywały swoje nowy dom w innym miejscu. Na pewno niezdefiniowalne, no bo dopiero po jakimś czasie można określić, jaka jest i czym jest. To, co się dzieje w tym momencie, często wydaje mi się, że nie mamy nawet perspektywy, żeby dokładnie określić, co się teraz dzieje. No dla mnie sztuka współczesna to jest to, co w tym momencie robią artyści i co czują, więc jest to jak najbardziej aktualne. A żeby ją jakoś dookreślić jako całość, wydaje mi się, że potrzebujemy naprawdę kilku lat, żeby to zobaczyć.
Spontaniczna i według planu w dodatku. W sensie spontaniczne myślenie nadaje jakiś błysk myśl, ale żeby ta myśl jakkolwiek mogła się zmaterializować, już trzeba troszeczkę planu, żeby ubrać to choćby w język plastyczny. Tworzę, żeby wyrazić siebie, poradzić sobie ze swoimi problemami. Tworzę, żeby dać coś światu, ale wszystko jest naprawdę. Ale też bardzo staram się walczyć z upływającym czasem. Więc każdy obiekt, który robię, jest jakimś takim ziarenkiem, które dorzucam do klepsydry. Mam wrażenie, że coś tam po mnie zostaje. Aktualna. Mam jedną pracownię pod Warszawą, gdzie jest zaplecze, gdzie mój tata ma odlewnię artystyczną, więc tam mogę odlewać rzeźby i tworzyć duże obiekty. A do tego potrzebuję drugiej spokojnej przestrzeni, gdzie mogę się zamknąć na klucz i po prostu rzeźbić. Tak jak traktowałem Instagrama po macoszemu, jakiś czas temu, ma bardzo mocny wydźwięk i sam zauważyłem, że chyba z 80% mojego Instagrama, który obserwuję, to są prace innych artystów. Więc to jest fajne, żeby się wymieniać. Do tego jeszcze dochodzi to, że jestem bardziej dostępny dla ludzi i wiem, że nie tylko ja, ale moi koledzy też tak znajdują jakichś potencjalnych kolekcjonerów do sztuki. Niemniej jest to świat totalnie wykreowany i nie można się nim sugerować, bo za dużo siedząc na Instagramie sam zauważyłem to, że można nabawić się kompleksu, bo wiele rzeczy, które tam są pokazywane i które się dzieją, nie dzieją się w rzeczywistości. A możemy sobie myśleć, że o Jezu, wszystkim tak dobrze wychodzi, wszyscy są tacy świetni i tak dobrze im idzie na tych wystawach międzynarodowych, a ja tu nic nie robię. Warto kupować sztukę, bo warto, jeśli tego chcemy. To nie jest na pewno nic, co potrzebujemy. To jest coś, co chcemy. W sensie ani tego nie zjem, ani tego nie wypiję, nawet nie mogę się tym przejechać, ani na siebie włożyć. Zależy od sztuki. Ale jest to coś, co wydaje mi się spełnia nasze jakieś głębokie pragnienia. Więc żeby te pragnienia można było jakoś spełniać, a wydaje mi się, że ludzie do tego dążą, sztuka się przydaje. Ono po prostu powinno być. Co zabawne, ja lubię ten argument, jak na przykład ktoś przyjeżdża do pracowni, widzi jakąś rzeźbę, widzę, że chce, widzę, że budzi w nim jakieś emocje i na przykład sobie samemu albo partnerowi, partnerce tłumaczy, że wiesz, to jest dobra inwestycja. Zadaję pytanie, i co, naprawdę sprzeda to pan za 10 lat? No nie, no właśnie, nie. Bo to po prostu ma być. To nie chodzi o to, żeby w tym lokować pieniądze. To bardziej polecam zegarki albo diamenty. Kolekcjonowanie sztuki wydaje mi się jest rzeczą bardzo emocjonalną i takie powinno pozostać, no jak słuchanie muzyki czy coś. W sensie niech będzie, po prostu niech będzie. Wstaje jak się obudzi, ma taki sweter wysoki pod szyję, brodę i pije absynt. Stereotyp artysty, jeszcze pewnie do tego można dochodzić to, że głodny artysta jest, z reguły jest starszą osobą, która ma rozwiane włosy z beretem, ale to wszystko już upadło, bo zawód artysty, i można tutaj mówić o zawodzie, jest pracą, jest z jednej strony wirtualną, no bo jest bardzo dziwną, no ale nikt mi nie powie, że praca księgowego w korporacji jest mniej wirtualna, przecież tam jeszcze mniej widać rzeczy. Więc wydaje mi się, że nowe, młode pokolenie moich kolegów, artystów, jesteśmy w stanie to dosyć złamać, ten stereotyp. Na pewno zwolnienie. Ja sam to zauważyłem, że wiele osób zaczęło zwracać uwagę na swoje najbliższe otoczenie, no bo nie możemy tak sobie podróżować, nie jest tego bujania się po jakichś hotelach, czy jeżdżenia po świecie, szukania nowych miejsc. Zostaliśmy zamknięci w kilku ścianach i nagle się okazało, że ta przestrzeń, którą mamy wokół siebie, jest naszą jedyną i najważniejszą przestrzenią. I w tym momencie się może pojawić to, że fajnie jest, jeżeli ta przestrzeń będzie wartościowa też pod względem wizualnym. No i wtedy oczywiście można się zgłosić do artysty, ale można też samemu zacząć coś robić. Od wymiany, nie wiem, pokolorowania ścian na nowo. W każdym razie stworzyła się sytuacja, która wymaga zatrzymania się,
zreflektowania, analizy rzeczywistości i zadbania o to, co jest dostępne. A dostępne mamy w przestrzeni bliskich swoich, nie trzeba szukać szczęścia gdzieś na drugim końcu świata. Mój następny projekt, jest kilka tych następnych projektów. Ja z reguły prowadzę minimum 3 rzeczy na raz. Teraz właśnie kończę taką wielką ścianę ze stali, rzeźbę abstrakcyjną do Poznania. Przygotowuję wystawę do galerii Brain Damage w Lublinie. Przy okazji Brain Damage wydaje też album ze zdjęciami prac i tekstem Mariusza Szczygła. A do tego jeszcze dochodzi, że szukam nowych troszeczkę form wyrazu, no bo przez dobre pół roku nie było żadnych wystaw, wszystko było anulowane. I postanowiłem sobie wydać jeszcze inny album z innym podejściem do rzeźb. Mianowicie wezmę kilka obiektów, które wyrzeźbiłem w tym roku, a którymi nie mogłem się pochwalić szerszej publiczności. Zawiozę je w takie jedno bardzo ciekawe miejsce, opuszczoną elektrownię. I mam nadzieję z tego, z moim fotografem, zrobić fajny materiał, z którego potencjalnie właśnie wydamy album albo książkę, czy coś w tym stylu. Więc jakby szukam innych form dotarcia do ludzi, bo fajnie jest rzeczywiście sobie tak rzeźbić, nawet sprzedawać, ale jednak ta energia wynikająca z tego, że dociera się do szerszej rzeszy ludzi, którzy obserwują, jakoś się spotykają z tymi pracami, jest bardzo potrzebna. Więc jak nie ma wystaw, trzeba tego poszukać w jakimś innym medium.